na autostradzie jest wypadek. Momentalnie przyjechały służby, ale tych wypadków to jest sporo, bo praktycznie codziennie spotykamy wypadki na 95. Więc jesteśmy w warsztacie samochodowym prowadzonym przez znajomego taty. Sunshine Auto Center. Słoneczny Auto Center. Collision Mechanical Towing. No. I teraz oni sprzedają bez tego, nie? No. I oni potrzebują ten właśnie list, nie? I ani dealer tego nie sprzedaje, rozumiesz, nie? Także albo będziemy musieli kupić aftermarket gdzieś po prostu, nie? Albo no coś kombinować, nie? Coś takiego pisze, nie? No to jest jakaś firma, która wiarygodnia to, nie? No, ale on z tego wychodzi, z tego Sure Critic, nie? 403, Martin Fili tam Reviews. To dobrze, to dobrą masz ocenę. No. 5 gwiazdek. No, i wiesz. Powiem ci, że gdybym tutaj mieszkał, to bym robił u ciebie. No wiesz, no. Jeżeli... Tu mamy baterię, bo my jesteśmy tak zwaną kopalnią na ziemi do trójek, nie szyb trójki. To jest taka kopalnia, która jest w Kanadzie i na całą Amerykę, nie, gdzie mają towingi, to wszystko, nie. No i my należymy do nich, nie? I sprzedajemy tak samo i baterie, nie? Wtedy na całej Ameryce, jeżeli tą baterię masz, w całej Ameryce możesz sobie tą baterię wymienić, nie? Oprócz tego mamy jeszcze inną brand, to jest AC Delco, nie? To są oryginalne GM baterie, gdzie dużo ludzi woli oryginalnie zakładać, nie? Tu mają nowy system tego alignmentu, rozumiesz? Nie ustawiania zgodności, nie? A teraz tak, co ci mówię o tym Mercedesie, o tym Volkswagenie, nie? To mówię, że... No życie, no. Samo życie, nie? Tu masz tego Jaguara, rozumiesz, nie? Normalny Jaguar, rozumiesz, jak się zakłada ring, nie, na pompę się zakręca, nie, a to jest na przycisk, no i trzeba czekać 3 dni, aż z Atlanty przyjdzie, rozumiesz, nie, bo to jest uwalone. Tak. No, tu masz, znowu Volkswagen, następny Volkswagen. 90% powiedziałbym, że robimy robotę dla ubezpieczenia, nie, jeżeli chodzi o kolizję. No tak. Bo ludzie to by nie... Ten akurat kurwetę co robi, nie malował ją, nie? No to on z kieszeni bierze, nie? Tego. Tam jest jakiś facet, który robi prywatnie tak samo, nie? Już też odnawia te samochody, nie? To pomalowaliśmy mu. To też prywatnie, nie? Tutaj z tego Jeepa, to jest... Klimatyzacja. To jest od tego Jeepa. Jeepa. 5-7. Fabryka jeszcze, no. No po prostu się tutaj te reflektory wszystkim żółkną. No. To jest Krzysiu. Hello, boss. To jest Sam. Kevin. Joey. Może na telefonie, no niech sobie tam gada. No i macie oczywiście kamerki, tak jak u nas. Więc to jest warsztat kolegi taty. Trzeba przyznać, że bardzo dobrze sobie tutaj radzą. Jednocześnie na tak małej powierzchni mieć i lakiernię, i powypadkowe naprawy, i naprawy mechaniczne. U nas ja nie wiem, jakby to funkcjonowało. Spójrz to prawo.